Proponuję, aby teraz naszego Fiata Bravo obejrzeć dookoła. Ogromne reflektory soczewkowe. Masywny zderzak. Piękne wytłoczenie w masce, ciągnące się od reflektora. I proszę zobaczyć. Sam rant, dolna część reflektora. I odtąd idzie piękne wytłoczenie, które dochodzi do przednich drzwi i jest linią okien. Linią okien, która on unosi się bardzo agresywnie ku górze. Tylne lampy nachodzą na boki. Są okrągłe. Podejrzewam... No powiedzmy, że jajowate są. Oczywiście są jajowate. Kolega mnie tutaj poprawia. Są oczywiście jajowate, nachodzą na boki. Ta jajowatość, myślę, że Fiat chciał nawiązać do poprzedniej wersji Fiata Bravo, w którym to one były okrągłe. Naciskamy, otwieramy klapę do 500-litrowego bagażnika. Siedzę w gorącym Włochu i muszę przyznać, że Fiat z modelu na model poprawia jakość wykonania samochodów. To, co uwielbiam w europejskich samochodach, to to, że jednak nie żałujemy na materiały wykończeniowe. Materiał bardzo miły w dotyku na boczkach drzwi. Siedzenia też bardzo fajne. Tutaj mają taką super siateczkę, która przydaje się w letnie dni. Ciało się nie poci, jest wentylacja ciała. Proszę bardzo, nawet mamy kierownicę regulowaną w dwóch płaszczyznach. O, jak pięknie. Tutaj jest rzeczywiście wygodna. Mamy bardzo pięknie zaprojektowane zegary. Dość czytelne. Pomiędzy tymi ogromnymi tulejami, w których wpuszczony jest prędkościomierz, obrotomierz, są dwa kółeczka malutkie. Jeden to wskaźnik temperatury, drugi to wskaźnik paliwa. I poniżej tych dwóch małych kółeczek wskazujących jest wyświetlacz komputera pokładowego. Tutaj mamy bardzo dużo gadżetów. Dwustrefowa klimatyzacja. Kierowca, pasażer regulują sobie temperaturą. Poniżej mamy przycisk do mobilnego przenośnika plików audio. I powyżej tutaj kokpit centralny, mamy tunerek z joystickiem sterowany. Zawieszenie samochodu zestrojono dość sztywno, ale udało się znaleźć kompromis pomiędzy sztywnym zawieszeniem a komfortem. Pokonywanie zakrętów nie stanowi najmniejszego problemu, autem nie buja na boki, dobrze zestrojono każdy niemal szczegół. Testowane auto to 150-konny model z dieslowską jednostką napędową o pojemności 1,9 litra. Silnik świetnie reaguje na każde naciśnięcie gazu już od niskich obrotów, to dzięki wyższemu o 50 Nm momentowi obrotowemu w stosunku do jednostki 120-konnej. Silnik jest elastyczny i bardzo oszczędny. Niewielkie zapotrzebowanie na paliwo to wielki plus tego silnika. W cyklu mieszanym udało się uzyskać spalanie na poziomie 5,5 litra.